Na imię mam Gabryś, a jestem marzycielem samotnikiem, taką duszą na wietrze, chociaż często czuję, jakbym był trochę zamknięty w swojej przestrzeni, jak taki min za szybą, której nie ma. Myślę, że jestem muzykiem. Od 7 roku życia mama słała mnie na lekcje fortepianu, śpiewałem też w chórze, chwilę katedralnym, jak byłem jeszcze dzieciakiem. Na fortepianie grałem 7 lat. Potem zacząłem grać w kosza i zacząłem po koszykówce gdzieś tam chłonąć te rapy. Po 4 latach pisania rapu doznałem mocnego uczucia powołania i od wtedy już jestem w pełni świadomy, że właśnie w tym kierunku mam iść. Myślę, że największym powodem każdego człowieka w swojej ścieżce życiowej jest właśnie to, żeby robił, co czuje. Był taki moment, w którym miałem wybór, bo mega kochałem koszykówkę i łzy mi napływały do oczu, jak nie mogłem iść na trening, czy chcę być raperem. I wtedy uwierzyłem w to, że będę raperem. Miałem też gdzieś tam z tyłu głowy takie myśli, że chciałbym być raperem tak znanym i tak szanowanym jak Rafi z Poznania. No, a i ta wiara i konsekwencja sprawiły, że nie wiem, czy jestem tak szanowanym raperem jak Rafi, ale w tej chwili znanym jestem bardziej. Więc na pewno jest to sztuka. Zaczynam dążyć do realizacji tych wizji i na przykład przykładem tego dobrym jest teledysk Upadłem, gdzie w 90 albo ponad 90% zrealizowałem scenariusz, który sam sobie napisałem. Niektóre rzeczy też tak jakby na freestylu wyszły podczas kręcenia, jakieś pomysły, ale nie wierzyłem też jakoś w ten teledysk, po prostu go zrealizowałem według tego, co czułem, a on na moim kanale, jeśli chodzi o wyświetlenia, jest największym hitem, więc to mnie jeszcze utwierdziło w tym przekonaniu, że wizję trzeba realizować. Z krytyką to jest tak, że zależy od kogo wypływa. Jeśli wypływa od anonimowego, takiego typowego hejtera, gdzie gołym okiem widzimy od razu po komentarzu, że on nic nie wnosi oprócz jakiejś tam zawiści, to wiadomo, że ja się w to nie wczuwam, ale jeśli krytyka jest jakaś głębsza i jest sensowna od osoby, którą szanuję, to analizuję to, co do mnie mówi i już nie jestem jakiś taki zamknięty i zadufany. Chociaż na początku, kiedy wypłynąłem jakby szerzej, miałem coś takiego, że raczej nie przyjmowałem w ogóle krytyki. Miałem jakieś przeświadczenie w sobie, że ja wiem najlepiej, że po prostu nikt nie mógł mi nic w tym powiedzieć. I nadal, jeśli ja się jaram tym, co tworzę, to raczej nikt nie jest w stanie mi tego popsuć, ale krytykę od osób, które szanuję, przyjmuję i analizuję. Zawsze patrzyłem na przekaz skierowany w kierunku wiary w Boga i w kierunku dobra i miłości, ale ostatnią płytę raczej nakierowałem na wyrzut z siebie emocji, a chciałem, oczywiście ja tam nie przekazuję też w tej płycie niczego złego, ani nie rapuję o dziwkach, o dragach i tak dalej, bo po prostu tego w moim życiu nie ma. Ale nawijam o rzeczach, które we mnie siedzą, szczególnie rzeczy, które czuję, jakieś odpowiedzi, których szukam, emocje, które w sobie trzymam na bieżąco w danej chwili i próbuję je wyrzucać z siebie, nie patrząc na to, jaki to będzie miało efekt. Po prostu ta płyta jest mega szczera, mega kosmiczna i emocjonalna. Każdy jest inny, każdy patrzy ze swojej perspektywy, ale myślę, że dla każdego byłoby to dobre, gdyby zatrzymał się na chwilę, najlepiej na łonie natury i wyciszył się, bo ze spokoju tylko dobre odpowiedzi napływają do głowy.